Witam serdecznie na kanale Iwitarot. Osoby spod znaku rybki, witajcie kochani i wisie kochania. To czytanko jest dla Was na miesiąc październik 2022 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne, nie będą z każdym jakby rezonowały, do każdego pasowały. Twoja intuicja na pewno Ci podpowie, co w którym momencie jest dla Ciebie. No i wiadomo, bardzo proszę o subskrypcje, komentarze, lajki. Subów już niedługo będzie 1000, więc ja bardzo, bardzo dziękuję, że ze mną jesteście. Subskrybujcie jak najwięcej, ponieważ mam zamiar już na tego 1000 zrobić fajne czytanko dla Was, specjalnie takie ekstra. Może interesuje Was jakiś temat, napiszcie o nim w komentarzu lub może w e-mailu, który jest do mnie pod filmem. Tak. I tam się odzywajcie, piszcie. Naprawdę odpiszę na wszystko, co tylko chcecie. A tymczasem zaczynamy już to czytanko na październik dla Was, rybeńki moje drogie. Tutaj sobie te karty odłożę, które w tym momencie nie są potrzebne i jedziemy. Co będzie działo się u rybek w październiku 2022 roku? U osób spod znaku rybki. Okej. Okay. Przekładamy. No tak. Już momencik sobie rozłożę. I już będę mówiła, o co konkretnie u Was będzie chodziło w tym miesiącu. No proszę, pięknie. No cóż, główna energia dla Was to As pentakli, czyli denarów, to jest nowy początek, nowych pomysłów na siebie. To jest nowe odejście od czegoś starego, czyli co? Nowa praca, nowe zamieszkanie gdzieś tam, wyprowadzka od rodziców nawet. Zamieszkanie z przyjaciółmi, to raz. U innych z kolei to może być nowa uczelnia, coś nowego, coś, jakaś okazja przychodzi do Ciebie i Ty ją wykorzystujesz. No tak, lecisz przed siebie i wykorzystujesz te sytuacje, które do Ciebie przychodzą, czyli tutaj kierujesz się intuicją, tutaj są... dowiadujesz się coś, no być może przez internet, tutaj się doinformujesz, tak? Zobacz. I tu już czujesz, że ten Twój cel jest niedaleki, niedaleki. Ten październik będzie bardzo intensywny. No, to są zmiany. A do czego powinnaś dążyć, rybko? No, do tego, by jednak no, dwójka denarów mówi o tej niepewności siebie. Czyli co? Nie wiesz, jak pogodzić sytuację, w jakiej się znajdujesz. I tu chodzi, żebyś to jednak zrobiła. Ta sama karta przyszła, no nie wierzę, nie? Czy to chodzi o nowy związek, którą kobietę chcesz mieć dla siebie, z którą chcesz spędzić życie, lub mężczyznę, więc tutaj już przychodzi czas wyboru. No i tu jest ta niepewność, no ja nie wierzę, siódemka kielichów. No czas na wybory przychodzi do ciebie. No takie karty normalnie. I miecz Ci pomoże. A z mieczy, czyli co? To są rozmowy, dyskusje. Tam niepewność, te rozmowy.
rozwieją się wątpliwości i tak naprawdę zaczniesz działać. No warto by było, żebyś działał czy działała, bo ty po prostu stoisz w miejscu, a okazje przychodzą normalnie tutaj. Masz taką energię. Może nie widzisz tego, no, tego celu twojego, który no, właściwie masz w zasięgu ręki, ale tego nie zauważasz. Przez tą niepewność musisz podjąć decyzję, warto by ją podjąć, by pójść do przodu. Czego się wystrzegać? Czego się wystrzegać, kapłan? To jest kapłan, arcykapłan. Czego się wystrzegać? Tradycji się wystrzegać. Tak mi przyszło do głowy właśnie. Kapłan to arcykapłan, to tradycja, czyli musisz myśleć nieszablonowo. Wystrzegać się, zdejmij maskę, jaką nosisz. Rybko moja droga, tutaj widzimy kobietę, która jest zimna, opanowana. No lubi, jak jest wszystko poukładane. Broni swoich racji z siebie samego, ale to właśnie nie o to chodzi. Ściągnij tą maskę z twarzy, to raz. I tu chodzi też o mężczyzn, nie tylko o kobiety. Wyluzuj i nie bądź taki czy taka harta. Nie zawsze ta równowaga będzie w twoim życiu, w tym październiku. Myślę, że chcesz, żeby inni robili to, jak ty to widzisz, te sytuacje. Nie wiem, może chcesz, żeby się ktoś tutaj oświadczył, może chcesz, by za tobą biegał czy biegała, a to będzie no, efekt zupełnie odwrotny, więc naprawdę widzę tutaj osobę, która powinna naprawdę wyluzować i tak wziąć troszeczkę na luz. I co jest nieuniknionego w tym miesiącu? Zostawiasz te wszystkie czarne chmury, sytuacje, te burze życiowe, te nieporozumienia, nie wiem, odchodzisz od ludzi, z którymi się nie dogadywałeś, czy nie dogadywałaś do tej pory, odchodzisz od związku, który nie służył ci, już cię męczył, odchodzisz od relacji, może się będziesz przeprowadzać, może szukać innej uczelni, nowej pracy. To właśnie, tu właśnie, to jest ta główna energia u ciebie, rybko. I co tak, i co dalej? No proszę, słoneczko, szczęście. Tutaj spotkasz kogoś, z kim będziesz szczęśliwy czy szczęśliwa. Tutaj widzę dziecko, tutaj widzę rozwój. Rozwój osobisty, że tak powiem. Ta nowa droga naprawdę będzie ci służyła. Śmierć, nagłe odejście od czegoś, transformacja, naprawdę będziesz innym człowiekiem, właśnie ściągnięcie z tej maski swojej zimnej, niedostępnej spowoduje, że ty będziesz otwartą osobą na innych. No i to tutaj właśnie widzę. A teraz każdy tydzień października 2022 roku dla rybeńki, mojej drogiej. Co u rybki w październiku? W każdym tygodniu. Dobra. Pierwszy tydzień. Drugi tydzień. Trzeci tydzień. Coś tam za oknem, słuchajcie, szura. I czwarty tydzień. Czwarty tydzień. Okej. Dobrze, moi drodzy. Tutaj mamy w pierwszym tygodniu no walka z kimś, z czymś. Tutaj widzę ciebie, rybko, że no nie będziesz miała łatwo. Może będziesz broniła swojego gniazda,
swojego partnera, partnerki. Może ktoś trzeci będzie się chciał władować w Twoje sprawy, więc tak to tutaj widzę. Dobra, tu jest królowa buław. Piątka denarów, jeszcze jedna. No proszę, no tutaj mam wrażenie, że będziesz bronić siebie. Tutaj są jakieś, słuchajcie, rozprasza mnie to. Nie wiem, czy to słyszycie, ale ktoś tutaj tak, no dobra, poczekam. Okej. Bronisz siebie, możesz przed królową buław, przed energią królowy buław się bronisz, czyli to, żeby być otwartą, to raz, lub bronisz się przed osobą, która właśnie taką energię ma, rozchachanej, roześmianej, która po prostu cieszy się życiem, a ty masz źle, smutno i wolisz bronić tego? No nie sądzę. Myślę, że ktoś przychodzi z pomocą, a ty się przed tą pomocą bronisz. Nie wiem dlaczego, tak to odczułam. Tutaj jest ósemka buław. Ósemka była, to są rozmowy, dyskusje przez internet. Tu się wiele będzie działo, a ty się przed tym bronisz. No dlaczego? Albo dlatego, że to powoduje u ciebie jakoś, nie wiem, dezorientację, tak coś mi przyszło do głowy. Albo straty finansowe, bo ktoś chce, żebyś gdzieś poszła, pojechał, nie wiem, jesteś wykorzystywana finansowo i przed tym się bronisz, lub ktoś pomaga, bo jeżeli ktoś chce ci pomóc wyjść z tej energii straty, to nie broń się, po prostu tak to widzę. Zależy w jakiej jesteś sytuacji, ja tego nie widzę, ja tylko po prostu mówię o tym, o różnych sytuacjach, w jakich się możecie znajdować. Drugi tydzień, tutaj masz jakieś pomysły na coś nowego, tutaj jest też dziecko, może masz problemy z tym dzieckiem, zobaczymy. Kolejne dziecko, może dwoje dzieci, masz jeden spokojny, drugi taki dociekliwy. Ale też może chodzić, że możesz się dowiedzieć o czymś. Ktoś wyjawi jakąś tajemnicę. Więc też nie wiesz, ja nie wiem, w jakiej sytuacji jesteś. I tutaj jest ten sąd ostateczny, czyli takie roztrząsanie sytuacji, w jakich jesteś. Podejmowanie decyzji. Podejmowanie. Może przyjdzie do ciebie jakaś propozycja, która spowoduje ten nowe pójście w sytuację, zupełnie odchodzisz od sytuacji, które ci nie służą. Masz na coś nowe pomysły i tutaj ten drugi tydzień będzie bardzo decyzyjny, mam wrażenie. W trzecim tygodniu mamy tutaj pustelnika. Może jesteś w tej energii pustelnika, może idziesz do tego kogoś o poradę, czyli o jakiegoś fachowca w swojej dziedzinie. Tu są zmartwienia, martwisz się czymś. No myślisz, może to jest pracodawca, może to jest nauczyciel, może masz problemy przez tą osobę, boisz się, że coś pójdzie nie tak, ale tutaj się kończy to twoje zmartwienie. Tutaj jest świat. Ta karta mówi o końcu cyklu jakiegoś, koniec cyklu i rozpoczyna się coś nowego, czyli oddzielasz coś grubą krechą, by po prostu rozpocząć coś nowego. I tutaj się oddzielasz albo od męża, który jest tyranem, masz go dosyć, czujesz się osamotnioną osobą, albo odchodzisz z pracy, bo nie lubisz tego kogoś, kto ma wpływ na twoje życie. No dobra, i czwarty tydzień. Tutaj idziesz pomału, realizujesz
swoje cele, swoje marzenia. No, a co powiedziałam? No, gwiazda. Czyli pójście za gwiazdą, za tym mężczyzną, który ci się podoba, za tą kobietą, która rozkwita przy tobie. Tutaj jest... nie wiesz, co zrobić, naprawdę? Pogodzić jakieś dwie... Nie wiesz, jak pogodzić dwie sytuacje. Może tą finansową i tą miłosną. Jak to wszystko rozstrzygnąć? A tak naprawdę to ty pójdziesz w coś kompletnie nowego. Czyli ta energia Asa Pentakli wręcz mówiła na początku, że pójdziesz, zostawiasz to, co nie służy i pójdziesz w coś, co cię rozwinie ci skrzydła. Ty rozkwitniesz, zaczniesz cieszyć się życiem swoim i partnera. Może dopiero kogoś poznajesz w tym miesiącu, w tym czwartym tygodniu. Też tak może być. Do związku. Na pewno widzę tutaj, Rybko, że tutaj w czwartym tygodniu masz opiekę sił wyższych. Los ci sprzyjać będzie, by rozpocząć coś nowego, cokolwiek to nie znaczy. I zadaj sobie pytanie, może masz jakieś, i ja tutaj sobie wylosuję jakąś kartę, jedną kartę dla ciebie. Sukces. Sukces. Pięknie. Sukces dla Rybki. Widzicie sami, że ja nie wiem, co losuję. I takie fajne... Często te karty tutaj przychodzą. Gratulacje. Znajdujesz się właśnie na drodze do sukcesu. Nie musisz mieć jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie twojej aktualnej sytuacji. Ponieważ wszystko idzie naprawdę cudownie. Jednym z elementów życia pełnego sukcesu jest dbanie o swoje potrzeby. Wspaniale jest mieć wiele rzeczy, za które jest się wdzięcznym, ale jednocześnie upewnij się, że nie pracujesz zbyt ciężko. Znajdź czas na cieszenie się spokojem w swoim życiu. I tego ja również ci życzę. Sukcesów w każdej dziedzinie życia. Trzymaj się, kochana, kochany, i do następnego razu. Pa!